żyjemy w Polsce w społeczeństwie, w którym nie ma dobrej edukacji seksualnej w szkole. Czyli tak naprawdę od dzieciństwa nie podejmujemy tego tematu spokojnie w domu. W szkole również ta tematyka jest bardzo zaniedbana. Główne źródło informacji o seksualności ludzi młodych to rówieśnicy i internet. To powoduje, że jakąś wiedzę zdobywamy, ale często o seksualności nie rozmawiamy. Studia medyczne pozbawione są przedmiotu, jakim jest seksuologia, czyli zdecydowana większość lekarzy w czasie studiów nie chodzi na wykłady z zakresu seksuologii. I to naturalnie później powoduje, że w sytuacji, kiedy ktoś jest lekarzem różnych specjalności, a wydawałoby się, że w relacji z pacjentem z różnych powodów korzystnie by było podjąć temat seksualności, to niejednokrotnie lekarz ma brak pewnej wiedzy na temat seksualności człowieka, a jak ma wiedzę, to ma brak pewnej swobody psychologicznej do podjęcia rozmowy z pacjentem. Ta sytuacja pewnego oporu jest także po stronie pacjenta. Pacjent nie jest przyzwyczajony do tego, żeby lekarze rozmawiali z nim o seksie, a jednocześnie lekarze nieraz traktują, że pacjent poza lekarzem seksuologiem czy urologiem nie przychodzi do nich z problemami seksualnymi. Natomiast problemy, którym lekarz się zajmuje, czy choroba pacjenta, może powodować pewne konsekwencje również dla zdrowia seksualnego. Niektóre leki w leczeniu na przykład depresji mogą powodować obniżenie poziomu libido u pacjenta. Są leki i ich działania, o których lekarz powinien pacjentowi powiedzieć w tej sferze ubocznej. I w sytuacjach takich, kiedy pytamy o stan zdrowia pacjenta, zapytać o kwestie dotyczące zdrowia seksualnego, czy właśnie u kobiet dotyczące ich seksualności, dotyczących ich jakości życia seksualnego, szczególnie także u kobiet w okresie menopauzalnym. Mamy pewne stereotypy, że ta sfera życia nie dotyczy już może kobiet w tak wystarczającym zakresie, jakbyśmy chcieli. I to powoduje lęk przed pacjentką, że temat podejmie, i pewną taką postawę rygorystyczną dosyć przez lekarza. I myślę, że nie ma co robić z tematu seksualności tematu jakiegoś szczególnego. Temat zdrowia seksualnego jest tak samo ważnym tematem jak wiele innych spraw i po prostu o tematy dotyczące seksualności powinniśmy pytać, jak pytamy pacjenta o 100 różnych innych problemów. Lekarz musi mieć dobrą wiedzę na temat seksualności. Sam musi się dobrze czuć w tym temacie, kompetentnie musi się w temacie czuć. No i poza tym musi mieć pewną swobodę w mówieniu o seksualności. Nie może sam lekarz się wstydzić, kiedy o te tematy pyta.